Ale zrobiło się ciemno, już jest księżyc, pora iść spać, ale jeszcze przymierzę swoje koszulki, tutaj takie mam minecraftowe, zobaczcie, duża kolekcja, tak samo jest na moim sklepie realistycznym, prawdziwym, dla was, na smysl.pl, nowe koszulki wleciały, nowe bluzy i nowości ogólne, sprawdzajcie, bo już niedługo też będzie kolejna nowa kolekcja, ale ta jest specjalnie na Dzień Dziecka i też na lato dla was, koszulki, bluzy, opaski na rękę, kubki i też będą czapki niedługo, dużo rzeczy się pojawi na smysl.pl, zapraszam was na mój sklep, do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem, więc warto. Okej, wiecie co, mam tutaj łóżko, przygotowałem sobie łóżko, na dworze jest ciemno, no to pora, żebyśmy poszli spać i się obudzimy w dzień, tak będzie najlepiej. Jestem na łóżku, idziemy. Co jest grane? Ej, czy ja słyszę dzwonek? Ej, to ktoś do mnie dzwoni? Ale jest trzecia w nocy, ja już chcę iść spać, ej, patrzcie, jest księżyc. Kto do mnie dzwoni o takiej późnej porze? Ej, mega dziwne. Ktoś jest za tymi drzwiami i tam do mnie dzwoni. Co jest grane? Ale w nocy o trzeciej? Ej, to jest serio dziwne. Kto tam dzwoni? Halo, proszę odejść. Ej, kto tam jest? Ty? Kto jest za tymi drzwiami? Ja nie wiem, otwierać komuś o trzeciej w nocy drzwi? Chyba nikomu się nie powinno otwierać o takiej godzinie w nocy, co? Teraz widzowie, ja otworzę te drzwi, jak wy otworzycie łapeczkę subika. Kto kliknie teraz łapeczkę subika, to ja otworzę te drzwi. Dawajcie wszyscy razem, za 3, 2, 1, klikajcie łapeczkę subika i... Kto tutaj do mnie dzwoni o trzeciej w nocy? Co, Szrek? Ej, co jest grane, chłopie, czemu ty do mnie dzwonisz? On przyszedł z ciastem? No nie, no, oszalałeś. O trzeciej w nocy ty do mnie przychodzisz z ciastem? Czy ty jesteś poważny? Ej, no patrzcie, Szrek jakiś mała łepetyna wielka, jakie ty masz nogi w ogóle. Ej, no serio, patrzcie, ciasto mi przyniósł zielone. O takiej godzinie, no nie, gdzie ty mi tu wchodzisz, smyr? Ej, on jeszcze mi zjada to ciasto. Zostaw moje ciasto. Ej, czemu ty przychodzisz o takiej godzinie? Jest trzecia w nocy, daj mi spać. Ja już jestem zmęczony, już chcę iść spać. Ej, co mi rzucił? Dał mi jakiś eliksirek. To jest do wypicia? To może później? Ja teraz nie chcę pić, ja chcę spać. Wynocha mi, proszę wod stąd, paszę wod pij stąd, proszę mi wyjść. O trzeciej w nocy, tak dzwonić, oszalałeś? Teraz zamykam drzwi. No nie, no masakra. O takiej godzinie mnie budzić. Przecież ja już chcę iść spać, jestem mega zmęczony. Dobra, idźmy się położyć. Weźmy się, połóżmy, jest... Co? Znowu... No nie, no znowu słyszę? Ej, znowu ktoś dzwoni. No nie wytrzymam. Czemu ktoś dzwoni o takiej godzinie, trzeciej w nocy? Kto tam jest? Halo? Kto do mnie... Ej, no serio, ktoś... Ej, ktoś tam stoi, dzwoni mi tu w ten dzwonek. Kto mi tam nawala w ten dzwonek, no? Kto tam jest? Kto tutaj... Sonic? Ale... I co ty tu robisz? Czemu masz pięści zaciśnięte? Przeplasam. Ej, rzuca mi coś niebieskiego. Patrzcie, dostałem... Żelki dostałem? No nie, no kolejny, oszalał. Ej, no chłop jest trzecia w nocy. Co ty tu robisz w ogóle? Proszę, ej, jeszcze mi szpera po szafkach. Wypadł mi stąd, Soniku, ty niedobry. A masz. Ej, może on chce poćwiczyć, bo on ma takie mięśnie. Ej, Soniku, pokażę ci siłownię. Ej, ja go zaprowadzę do siłowni i ten, i pójdę spać. Ej, siłownia jest tutaj. Chodź, Soniku, tylko nic mi nie rób, proszę. On chce biegać. Dobra, wiesz co, ja mam bieżnię. Tutaj ci mogę dać na bieżnię. Tak, proszę bardzo, tu jest bieżnia. Możesz sobie pobiegać. O, super, dobra. Sonika zaprowadziłem na siłownię, może się zgubił. Ale o trzeciej w nocy? Taka postać do mnie przychodzi? Może ja nikomu nie powinienem otwierać, nie? O takiej godzinie. No, nie wiem. Teraz zamknę drzwi, idziemy spać teraz, serio. Okej, zamykam drzwi i weźmy, pójdźmy spać normalnie. Jestem taki zmęczony, taki śpiący. Weźmy się, połóżmy. Jestem serio zmęczony, chcę... Co jest? Znowu ktoś dzwoni? Ej, no, słyszałem... No nie, no znowu ktoś dzwoni, słyszę to dalej, przecież to jest dędanie. No nie wytrzymie. Kto to o takiej godzinie ktoś do mnie przychodzi? Ja zaraz tych drzwi nie będę otwierał. Kto znowu o takiej godzinie? Halo, kto tutaj? Siren Head? Co ty tu ode mnie chcesz o takiej godzinie? Przeplasam, ja może sobie lepiej pójdę. O nie, to umięśniony Siren Head, patrzcie, on jest umięśniony. Jakie ma łapy. Plose mi nic nie robić, ja jestem dobry. Co jest, laptopa przyniósł? No nie, serio, ty chcesz teraz w laptopa grać? Czy to oszalałeś? Jest trzecia w nocy, ja chcę iść pójść spać normalnie. On jeszcze fotel dał, no nie wytrzymał. Patrzcie, na fotel wszedł.
Jako, jeszcze się buja, patrz, kręci się dookoła, Serhead, co ty robisz, ty? Pokaż, jak się kręcisz, pa. Wow, jak szybko, co jest? Ej, dobra, nie wytrzymię, o takiej godzinie takie rzeczy się dzieją. Dajcie mi, że spać, a nie takie dziwne postacie mi tu przychodzą normalnie pod dom, o takiej. No, ale mam laptopa, to laptopa sobie wezmę. Dobra, laptopa sobie wezmę, jak za darmo, to trzeba brać. Ale czemu? O, wziąłem go, dobra, super mam. I wezmę sobie też krzesło, dobra, jak to za darmo, to ja to biorę. Mam, ej, patrzcie, mam fotel i laptopa za darmo. Dzięki, Siren, ale wiesz co, nie przychodź tu już. Co on robi? No nie, serio, czy ty będziesz teraz siedział o taki... No nie, no szalałeś. Ja nie mam teraz czasu na te takie głupoty. Jest mega późno, patrzcie, jest księżyc mega ciemno. Ja już chcę iść spać, jestem mega zmęczony i to bardzo. Ej, co mi daje? Prezent? Ej, coś tam miał, patrzcie, prezent mi postawił. Prezent o takiej godzinie. No nie wiem, a co to jest, czekaj, wezmę. Ej, tu nic nie ma, ej, tu w środku pusto. Gościu, on mi dał pusty i ucieka, patrzcie, zwiewa, o ty, ja ci dam ty. On mi pusty prezent, przecież tu nic nie ma, lol. Dobra, weźmy to, posprzątajmy. No nie, dobra, chodźmy normalnie już spać, bo nie wytrzymię. Jestem taki zmęczony, taki śpiący. Zamykamy drzwi i idziemy się położyć do łóżka. Teraz idę w kimono zasnąć. No, no, no nie no! Który to raz? No nie wytrzymię, no kto tobie co w domu dzwoni o takiej godzinie, no dajcie mi zasnąć w łóżku normalnie, no nie wytrzymię, nie wytrzymię, nie wytrzymię. Kto znowu? Kto tu do mnie? Kim ty jesteś? To Witherstorm? O nie! Ej, ta postać jest wybuchowa. Ej, Witherstormie, ale nikt się tu nie zapraszał. Proszę stąd wyjść. O nie, ja go znam. On jest taki bez złą postacią, on jest... chodź, chodź, ja ci dam tutaj... Fotel mam, fotel mam. Co, TNT? Nie, TNT w moim domu? Oszalałeś? Nie, 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 TNT, tylko nie to TNT. On wybuchnie mój dom. Ej, ty gościu, patrzcie, TNT do mojego domu. Przecież tak to walnie, to mi dom rozwali. No nie, oszalałeś? No masz, o masz, czekaj, wypycham go, wypycham go, wypycham go. Nawalam go, nawalam go. Przesuwam go, przesuwam go. Dobra, dostaję, dostaję, dostaję. Drugi raz dostaję. Masz tu fotel, siedź na fotelu. A kysz mi stąd, nie wchodź do mojego domu. Dobra, idę szybko zamknąć drzwi. O nie, tylko nie ta postać, lol, ale się przestraszyłem. Jeszcze by mi wybuchnęła dom. Dobra, weźmy szybko, zaśnijmy. Idę spać. Idę spać. No, no nie wytrzymię! Znowu! Już chciałem iść zasnąć, po prostu już klikałem. Ej, znowu ktoś tam jest. Ktoś znowu do mnie dzwoni. No, ja nie dam rady. Czekaj, kto to do mnie dzwoni o takiej godzinie? Halo, kto znowu? Kto... Kot? To jest Cartoon Cat? Ej, ja go znam, Cartoon Cat. O nie, tylko nie on, on jest czarny chyba i taki bardzo czarny, ale... Ej, on wygląda jak jakiś kot. Łóżko? Nie, no ty chyba... Ty chyba oszalałeś, ty, on nie, nie, tutaj mi nie będzie spać, nie, nie, nie ma takiej opcji, nie, 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 nie. Już ktoś, ej, on mi dał zbrójkę w ogóle. Co jest, dostałem zbrójkę czarną. Ej, patrzcie na to, jestem teraz czarny. O lol, zbroja czarna XD. I dał jakiś save? Ty patrz, on ma wszystko na czarno. Wow, ej, ale tutaj nie, 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 tutaj nie ma spania. Nie, 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 nie koło mojego domu, chyba oszalałeś. Na pewno nie. Ej, gdzie ty mi wchodzisz do mojej chaty? Wypadł stąd, ty gościu mali, no wypadł mi stąd, a masz ty. Teraz z nim chyba nie będę się bił, bo nie jest umieściony jeszcze, on mnie powali. Ej, dobra, weź to no, zabieraj mi stąd, czekaj, muszę to rozwalić. No, on sobie przyszedł spać, no nie ma spania, ty, zaraz się wkurzę. Tam masz to, teraz wkurzyłem się, walam to na zewnątrz. Teraz wiecie co? Ej, mam pomysł, wezmę Dirta, ściągnę tą zbrójkę, nie chcę tej zbrójki. Ej, dostałem telefon w ogóle. Co jest, on mi rzucił telefon? Ej, patrzcie, mam telefon, iPhone 4. Lol, dostałem czarny telefon od XD. No jeszcze sobie tu stanął, nie wytrzymię. Ale wiecie co? Obecnie rozwalę ziemię, to będzie tak najlepiej. Rozwalimy sobie ziemię i ja tu zamuruję, zamuruję drzwi. Się wkurzyłem teraz, wiecie, mam patent. Patrzcie, zamykamy drzwi. Okej, zamknąłem i muruję. Pyk, 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 pyk. Okej, zamurowane drzwi, nie powinienem tego słyszeć. Teraz mamy święty spokój. Teraz idziemy normalnie sobie zasnąć. Teraz weźmy, pójdźmy spać elegancko. No, także się połóżmy teraz, uwaga. Teraz to już normalnie, serio, zasnąć, co? No, no nie, no nie, znowu słyszycie to? No, ej, ej, dobra, dzwoni? Dzwoni, no dzwoni, no słyszę to. No ktoś dzwoni na dole, no, ale ja zamurowałem, kto tam jest, czekaj, bo nie widzę. No nie, ja to nawet słyszę przez ścianę ten dźwięk. Ej, no, przecież mam zamurowane drzwi, nikt tutaj nie wejdzie. Może ja ich nie powinienem otwierać już więcej? Widzowie, otworzyć czy nie? Ciekawi mnie, kto tam jest za tymi drzwiami, wiecie? Mnie to mega ciekawi, jestem ciekawy mocno, kto tam może stać. No dobra, otworzę. Dobrze, dobrze, otwieram, otwieram. Kto znowu, no? Kto tu? Kim ty jesteś? Klaun jakiś?
Klaunów nie przyjmuję. Nara! Nie, ja klaunów nie chcę, to na pewno nie. Nie, ja idę szybko spać, idę spać, nie chcę klaunów. Dobra, okej, to tylko sen. Ja idę spać. No, nie wytrzymię. No znowu ktoś do mnie dzwoni, nie dadzą mi normalnie spać, patrzcie, trzecia w nocy, już zaraz będzie piąta i ja dalej nie wyspany. Tak, to serio, jak ty znowu klaunie, to cię wywalę. Ej, biorę mieczyk, czekaj, jest tu jakiś mieczyk? Czekaj, wezmę miecz. Dobra, biorę spluwę, biorę broń, patrzcie na to, będę teraz strzelał. Wezmę sobie to, okej, rewolwer, patrzcie, teraz się wkurzyłem, wziąłem sobie, wezmę sobie coś innego. Wezmę sobie to, weźmiemy sobie taką broń, patrzcie, mamy tutaj, elegancka broń, patrz. I teraz będę nawalał, będę w nich strzelał, jak tutaj mi wchodzą. Najdziemy. Kto tam znowu do mnie dzwoni? Kto tam jest na dole? Kto tam jest? Halo, kto tutaj? Co jest grane? Kim ty jesteś? Czemu masz czerwone oczy? Gdzie on ma stopę? Co się stało z jego stopą? Kim ty jesteś? Kto to jest? Jakiś dziwny policjant Exe? I on ma rogi w ogóle. On jest jakiś zły. O nie. I patrzcie, stopę ma zamiast nogi, to jakieś co to? Ej, dobra. A masz, nawalał mnie go. A masz go, rozwaliłem go. Okej. Rozwaliłem go, widzowie. On był jakiś zły, to był jakiś diabeł czy co? Teraz zamykamy. Okej, idziemy spać teraz, dobra, serio. Już idziemy normalnie. Ej, to był jakiś zły policjant, ale na szczęście go rozwaliłem. Ej, już mogę iść sobie spać. Znowu? No znowu ktoś do mnie dzwoni, znowu. Ja już nie dam rady, ty zaraz TNT wysadzę normalnie. Kto to tam do mnie się dobija i słyszę cały czas? Kto tutaj do mnie puka? Patrzcie, jak nawala w drzwi, jak powalony. Ej, kto tam nawala w moje drzwi tak mocno? No ej, bo rozwalicie moje drzwi nie tak mocno, oszaliliście? Kto tutaj do mnie? Kto tutaj? Tu miśniony Hagiwagi? Co ty tu robisz? Ej, to Hagiwagi umieśniony, jaki wielki! Jakie on ma gigantyczne mięśnie! O lol, on jest przewielki. Ej, rzucił mi coś. Co to jest? Ej, dostałem spadochron? Co? Ej, patrzcie, spadochron dostałem. Serio? Ej, nie gadaj. Ej, chcę go Ej, dobra, spróbuję go. To jest serio spadochron? Hagiwagi, on działa? Ej, patrzcie, on coś mi pokaż, ej, on działa czy nie? Pytam się. Ej, on coś tutaj postawia. Tak działa? Serio? Ej, dobra, no to dobra, to wejdę na górę, czekaj, skoczę z góry, czekaj, mam pomysł. Wejdę na minkę, ej, on mi dał jakiś spadochron, lol, jestem ciekawy, da, zamknę drzwi, czekaj. Skoczę z góry, ej, mam plan, dobra, wezmę z góry, skoczę. Ty, dostałem jakiś ten, a to ciekawe, skoczę sobie w nocy, to będzie ciekawe. Czekajcie, weźmy sobie tutaj, wejdźmy. Uwaga, tu przejdę, czekaj, tu przeskoczę, hops, teraz przeskoczyłem. Teraz na minkę muszę wejść, ej, mam jakoś się podsadzić, ora, mam 4 ziemie. Okej, podsadzę się ziemią, czekaj. Okej, tu sobie ziemię stawię, dobra, raz. 2, 3, 4. Okej, teraz skaczę. 3, 2, 1. Skaczę! Uwaga, lecę! Lecę, to działa! Patrzcie, to działa! Lol, lecę na spadochronie! XD! Ej, normalnie to działa! Spadłem na spadochronie, to działało! Dzięki, Hagiwagi! Ej, to było fajne. Ale dobra, idź sobie, bo już chcę spać. Ja już chcę iść spać, gościu. Dobra, weźmy sobie, otwórzmy. Zamknijmy, zamykamy. I wezmę na kłódkę, dobra, mam pomysł, idę po kłódkę. Dobra, teraz wziąłem kłódkę, patrzcie na to, mam kłódkę diamentową. Tak, zamknę drzwi na kłódkę i nikt mi tu nie wejdzie. Tak, to będzie super. Weźmy sobie, zamknijmy drzwi na kłódeczkę. I kto to... No, nie wytrzymię, no, dopiero co przyszedłem z kłódką, już ktoś stoi koło moi... No, nie wytrzymię, no serio? Dopiero co wziąłem kłódkę, już ktoś stoi. No, co tyle postaci do mnie przychodzi o 3:00 w nocy, kameraman? O lol, o nie, serio, on? No nie no, co ty przyszedłeś tutaj nagrywać mnie? O 3:00 w nocy przyszedłeś mnie nagrywać? Patrzcie, on nagrywa dookoła, widzicie jak rusza głową? Serio, ty teraz będziesz nagrywał mój dom? A przyjdź w dzień, przyjdź normalnie z rana, a nie w nocy o 3:00, no. Czemu tu mi przychodzisz, nagrywasz mnie? Ej, on wszystko analizuje, patrzcie jak on dookoła tą kamerą. Na lewo i prawo, widzicie to? O lol, co on robi? Ej, ty gościu, co ty mi robisz tutaj, co? Ej, co ty mi nagrywasz, bo cię zaraz walę. Ej, wyrzucił mi coś. Ej, dostałem od niego, patrzcie. Ej, jakieś okulary, co do binoculars. Ej, to jest lornetka? Co to jest, czekaj, uwaga. Ej, faktycznie lornetka, lol, mogę przybliżać, patrzcie na to. Lol, przybliżam sobie. Ale jasna, patrzcie, mogę przybliżyć sobie jakieś rzeczy w ogóle. Ale fajnie, patrzcie, przybliżyłem go. Lol, widzę go z bliska. Ej, widzę teraz, jak on na mnie patrzy.
Jo, ale to jest kozackie. Ty lurnetkę mi dał, a księżyc by... Ej, jak księżyc przedbliżę? Ej, widzę księżyc z bliska, ty księżyc widzę, widzicie? Jak blisko, lol! Ej, to jest dobre. Dzięki kamermenie. Ej, dostałem normalnie lornetkę, chłopie, od kamermena. Dobra, ale teraz pójdę już spać. Okej, wezmę, zamknę drzwi. I teraz dam kłódkę, patrzcie. Założyłem kłódkę. A? I teraz nie można normalnie wyjść, widzicie? Nie można wejść ani wyjść. Dobra, kłódka jest zamknięta. No to idziemy sobie smacznie spać. Teraz już chcę serio zasnąć, więc idziemy do łóżeczka sobie spać. No nie wytrzymie znowu ktoś. Kto znowu, no? Już się powoli mocno mega wkurzam, no. Kto do mnie dzwoni? Kłódka jest za... I tak nikt już nie wejdzie. Kłódka jest zrobiona, nikt nie wejdzie. Co? Ej, to Skibidibi? No nie, tylko nie on. Skibidibi! Ej, to jest serio, Skibidibi toaliet, patrzcie! Stoi tam pod nasza głowę Skibidibi! O nie, on tam normalnie za tymi drzwiami jest! Głową tam nawala! Ej, dobra, ale co, otworzyć mam, czy nie? Nie wiem, mam zamknięte przecież, nie mogę mu otworzyć. Albo może otworzyć? Ej, otworzyć mu czy nie? To Skibidibi, jesteś trochę boję. Chyba, że dobra, kij, uwaga. Otworzyłem, nie wiem czy dobrze zrobiłem. Uwaga, otworzyłem. Czego ty chcesz? Jaką wielką głowę ma Skibidibi? Zostaw mnie, ty wielka toaleto, słyszysz? Kiwa głową, że nie. O, on jest zły. Bo zaraz dostaniesz nade mnie, a masz ty, dawala w niego. Ej, wszedł mi, patrzcie co on robi. O nie, on będzie może chciał iść do mojej toalety, poważnie. Ej, co jest, on tutaj w kuchni jest. Nie, gdzie ty mi wchodzisz, gdzie? Ej, gdzie on mi idzie? O nie, fuj, toaleta wszystko uwali, nie. Skacze mi po łóżkach, nie, gdzie on mi idzie, on idzie do toalety, nie. On idzie do mojego kibla, co on robi, no nie wytrzymie, serio, co? On idzie tu do kibel, on będzie udawał mój kibel w ogóle, skacze i się ustawił jako kibel, no serio nie wytrzymię. Ej, a tu są moje rysunki w ogóle, ale jak coś to nie widzieli, nie, nic tam nie było. Ej, no serio, ty, czy ty będziesz kiblem u mnie w domu? No nie wytrzymię, no ty serio chcesz być u mnie kiblem? No nie, on jest jakiś dziwny, nie wytrzymie. Wyjazd z mojego domu, ale już nie chcę takiego kibla. Nie chcę takiego kibla, wynocha mi. A masz ty, nawalam go. Wynocha mi z Skibidibi, muszę go przegonić. Nie ma tutaj miejsca dla ciebie. Nie ma. A masz ty, wynocha. Okej, waliłem go. Zamykam te drzwi, no. Zamykam kłódkę. Ej, czekaj, jak to zamknąć teraz? Ej, nie. O nie, kłódka mi się zepsuła, masakra. Teraz nie zamknę tego. Dobra, idę stąd. Ej, może sobie eliksir usypiający walnę. Ty, patrzcie, mam taki eliksir. Może on mnie uśpi. Uwaga, walnę se i... Walnę. Co? Koń! No nie wytrzymie! Koń tu jest, serio, koń! Co tu robi koń z tego eliksirka? Ej, myślałem, że ten eliksir jest usypiający, a on zrespił konia. Serio? Dobra, koniu, daj mi spać normalnie. Ja się zdrzemnę. Ja idę teraz, serio, jestem taki zmęczony. Idę spać. No znowu, serio, ktoś dzwoni. Znowu, drugi raz, trzeci raz, ostatni raz otwieram. Ostatni raz już nie otwieram, nigdy nie otworzę. Nigdy. Kto tu znowu? Świnia stojąca? Co jest, Gane? To jest świnia, która stoi. Ej, co jest? No nie wytrzymie, serio, to jest John Pork. Ej, to jest serio on. Patrzcie, ta świnia stoi. Normalnie, ale świnie nie stoją w Minecrafcie. On normalnie ma głowę świni i ma normalnie stopy nogi. O lol. Ej, daję mi jeszcze wieprzowinę. Nie, to jest za dużo. Nie, to jest za dużo. Wiecie co, zabieram łóżko. Nie, ja idę spać gdzie indziej. Nie, tak być nie może. Idę spać do mojej dziewczyny. Idę do dziewczyny. Ty wypadł z mojego domu. Ja idę stąd. Biegnę do mojej dziewczyny. Zabrałem łóżko, patrzcie, mam łóżko, trzymam tutaj łóżko i biegnę do mojej dziewczyny. Biegniemy spać do innego domu, bo ja do swojego nie wytrzymię. Tam co chwilę ktoś dzwoni, co chwilę tam ktoś robi. Biegnę do Patty, tutaj mieszka Patty, tu postawię łóżko i tu sobie zasnę, tak? Tutaj będę sobie elegancko spał, o, tutaj będzie super o wiele, tu nie ma dzwonka, więc będzie kozacko i tutaj sobie zaśniemy. Mam nadzieję, że nikt mi tu nie zadzwoni poważnie. Dobra, zamykam drzwi, uwaga, pyk sobie dajmy, łóżeczko postawmy. Elegancko. Widzowie, pamiętajcie też, żeby wbić na mój sklep, pamiętajcie o moim sklepie, nowe koszulki, bluzy na smajso.pl, wbijajcie sobie zobaczyć. No i co, mojego Instagrama, Facebooka, a ja idę spać. Dobra. Znowu ktoś, no nie wytrzymie, kto znowu?